Gaz i energia to około 60% kosztów wytworzenia nawozów mineralnych. W związku z tym gaz jest dla nas kluczowy. I w ramach czy w kontekście tej umowy handlowej, którą negocjujemy ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście widać od razu różnicę w kosztach pozyskania tegoż surowca między Stanami i Europą. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z efektami rewolucji łupkowej, gazu łupkowego, dzięki czemu te koszty pozyskania energii są w wysokości mniej więcej 1/3. Mówię tu o energii elektrycznej i o gazie, 1/3 tego, co mamy w Europie. Ma to istotny wpływ na marżowanie produktów produkowanych w Europie i chcielibyśmy, aby przy okazji zawierania tej umowy handlowej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, aby uwzględnić ten element w postaci takiego Energy Chapter, o którym mówimy już od wielu, wielu miesięcy, który to pokazywałby te różnice i wprowadzał mechanizmy również do zniwelowania tych różnic, ponieważ uważamy, że nie chcielibyśmy konkurować w tak znacząco różnych środowiskach, które od razu pokazują nasze niedoskonałości, jeśli chodzi o konkurowanie z produktem amerykańskim. Unia Europejska jest rygorystyczna, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, ochronę środowiska. Czy pańskim zdaniem należałoby złagodzić te rygory? Myślę, że nie powinniśmy iść w kierunku złagodzenia tych rygorów. Te rygory są ok, pod warunkiem, że również pozostałe regiony świata uczestniczą w tych samych, czy w zbliżaniu się do tych samych rygorów. Ale one nie chcą się zbliżyć? I tu jest lekki kłopot rzeczywiście, bo idziemy troszeczkę w kierunku budowania zielonej Europy, kiedy dookoła Europy również ten przemysł, który może wyemigrować z Europy, będzie dymił dwukrotnie więcej i emitował dwukrotnie więcej gazów cieplarnianych. W związku z tym to troszeczkę jest niespójne, także musimy tutaj albo złagodzić, ponieważ inne regiony nie chcą wejść w te same restrykcje, jeśli chodzi o te uwarunkowania klimatyczne, to przynajmniej złagodzić trzeba chwilowo w Europie te oczekiwania i być może ten projekt dojścia czy redukcji emisji o 40%, z którym mamy w tej chwili do czynienia, w kontekście roku 2030, być może trzeba odejść od tego na chwilę i spróbować przekonać również pozostałe mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, do tego, aby się wpisały w ten scenariusz. W przeciwnym razie praktycznie dążymy do tego, żeby przemysł z Europy wyemigrował do regionów otaczających Europę, czy to jest Afryka Północna, czy właśnie Stany Zjednoczone, czy być może kiedyś Rosja. Myślę, że taki smutny kierunek nie jest wszystkim na rękę, także powinniśmy tutaj zdecydowanie znaleźć rozwiązanie dla tej sprawy, między innymi w umowie handlowej TTIP, którą w tej chwili negocjujemy ze Stanami. A co jest dla Państwa, dla przemysłu chemicznego i azotów jakimś problemem czy wyzwaniem? No tutaj wyzwań mamy sporo. Na pewno te ceny gazu, od których zaczęliśmy, są takim najbardziej kluczowym elementem z racji dużej wagi właśnie gazu jako surowca w produkcji nawozów mineralnych. I myślę, że tutaj w miarę uwalniania rynku gazu, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z roku na rok posuwamy się w tym kierunku tego uwalniania. Myślę, że tutaj kluczowym elementem, który jeszcze wymaga istotnych inwestycji, to są interkonektory pomiędzy krajami, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. One istnieją w bardzo szczątkowym wymiarze w porównaniu do Europy Zachodniej i te interkonektory również pomogą nam w łagodniejszym, swobodniejszym przepływie gazu pomiędzy krajami. No i Unia Energetyczna, która jest silnie promowana w Europie, troszeczkę z problemami wchodzi w życie, ale mam nadzieję, że też ta Unia Energetyczna spowoduje wyrównanie w samej Europie, już tutaj nie porównując się do Stanów Zjednoczonych, w samej Europie koszty dostępu zarówno do energii, jak i gazu. Myślę, że to jest najważniejsze wyzwanie. I takie pytanie jeszcze właściwie powinnam je wcześniej zadać, ale jeśli ten gaz skroplony z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych będzie przypływał do Europy, do Polski, czy jest szansa, że produkty, które Państwo wytwarzają, stanieją?
Jest taka szansa, ponieważ ten gaz skroplony, no, jeśli będzie wpływał w cenach 3-4 dolary za MBTU niższych niż to, co aktualnie płacimy, to rzeczywiście może to wpłynąć na sytuację cen za ten surowiec również w Europie. Dodatkowo wiemy o tym, że to, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o dostawy gazu i handel gazem, z roku na rok jest bardziej takim trendem uniezależniania się od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Domyślam się, że również Rosja planuje, czy będzie planować, czy zastanawiać się nad obniżeniem kosztu pozyskania tego gazu właśnie z tego kierunku wschodniego. I zakładam, że również w tym wolnym handlu gazem będzie chciała utrzymać swoją pozycję, ale będzie mogła to zrobić tylko przy okazji obniżenia ceny gazu w Europie, czy dla odbiorców europejskich. A jeśli do tego nie dojdzie, to przemysł chemiczny jest zagrożony? Jeśli do tego nie dojdzie, to byłby zagrożony, ale ja wierząc jak gdyby w ideę wolnego handlu, głęboko wierzę, że no, te przepływy gazu pomiędzy kontynentami, ale również z kierunku wschodniego z Rosji, no, one się muszą wydarzyć. Tu nie ma innej możliwości. To się musi w jakiś sposób zbalansować w średnim horyzoncie czasowym, także głęboko wierzę, że to się stanie.